A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Wieczerza pańska jest tematem tego wersetu. W ostatnią noc, krótko przed swoim uwięzieniem, Pan Jezus ustanowił dla swoich uczniów pamiątkową wieczerzę. Później przez apostoła Pawła potwierdził jeszcze, że jego zaproszenie wyrażone w słowach „To czyńcie na moją pamiątkę” dotyczy wszystkich wierzących. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, 24 werset. Zwyczajem pierwszych chrześcijan było, że pierwszego dnia tygodnia zgromadzali się na łamanie chleba, aby wspominać śmierć swojego Pana. I tak do dzisiaj pozostało to przywilejem chrześcijan, aby obchodzić pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Chleb przypomina nam święte ciało Pana, które za nas ofiarował i na którym, wisząc na krzyżu, dźwigał nasze grzechy. W nim przez swoją śmierć pojednał nas z Bogiem w tym ciele. Kielich mówi o jego krwi. Kielich mówi o jego krwi przelanej za nas, krwi, która popłynęła na odpuszczenie naszych grzechów. On przyjął gorzki kielich cierpień, aby móc podarować nam kielich szczęścia i błogosławieństwa, o czym mówi Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 42 werset i 1 Koryntian, 10 rozdział, 16 werset. Czy nasze serca mogą pozostać chłodne, zimne, kiedy przed oczyma mamy cierpienia i śmierć naszego ukochanego Zbawiciela? Czy raczej nie powinny być przepełnione uwielbieniem i dziękczynieniem dla Tego, który umiłował nas aż po samą śmierć?